tym miejscem wiąże się pewna legenda. Mówi ona, że na łąkach Cieleśnicy pod borem zwanym Hołobut znajdował się staw z wyspą, a na niej cerkiew. Pewnego razu podczas uroczystości weselnej cerkiew ta zapadła się pod ziemię wraz z panem młodym i gośćmi weselnymi. Po dzień dzisiejszy wśród starszych mieszkańców okolicy krąży legenda, że w niedzielne popołudnie nad stawem można usłyszeć dzwony zapadłej pod ziemię cerkwi. Historyczne korzenie miejscowości sięgają już XV wieku, jednak pierwsze wzmianki na temat majątku pochodzą z XVI wieku, kiedy w 1526 roku rodzina Cieleśnickich założyła tu folwark. Około 1526-1528 roku właścicielami tych dóbr ziemskich była rodzina Cieleśnickich. Potem Jerzy Grek i pewnie od Cieleśnickich nazwa miejscowości Cieleśnica. Na przestrzeni stuleci właścicielami folwarku byli m.in. rodzina Andruszkiewiczów, Kochanowskich i Bialskich Radziwiłłów. Z 1576 roku mamy informację, że stał tam dwór. Jest opis wnętrza, nie wiemy jak wyglądał, być może był to dwór drewniany, ten poprzedzający obecny pałac. Kolejne daty ważne dla historii tej nieruchomości zabytkowej to jest około 1630 rok, gdy te dobra ziemskie przechodzą na własność Radziwiłłów. Własnością Radziwiłłów były do około 1810 roku, gdy nieruchomość przejął Andrzej Serwiński, poseł na Sejm Królestwa Polskiego, zasłużony działacz na tych ziemiach. No i pałac wybudowano właśnie za jego czasów. Nowy gospodarz w znacznym stopniu przyczynił się do rozrostu oraz unowocześnienia folwarku. Za jego rządów zbudowano oficynę i oranżerię w otoczeniu parku krajobrazowego. On również podjął budowę klasycystycznego pałacu według projektu wybitnego włoskiego architekta, który zaprojektował m.in. budynek Teatru Wielkiego w Warszawie. Są informacje, że projektantem był Antonio Corazzi. Włoski architekt, który tutaj bardzo wzięty. Wieża Trynitarska w Lublinie, żeby daleko nie szukać. Stanisław Staszic sprowadza do Polski Antonio Corazziego, który staje się tutaj głównym budowniczym tej monumentalnej architektury, między innymi Teatr Wielki, ale też trzeba pamiętać, że też na terenie tutaj województwa lubelskiego, czy ziemi lubelskiej, powstają obiekty, które nawiązują do neoklasycyzmu, między innymi chociażby Eignera Kościół w Puławach. Podstawowa architektura, która wnosi tutaj nowe, stare elementy klasyczne z portykami. To są dwory i pałace budowane na planie prostokąta, właśnie z osiowym portykiem. I jeszcze więcej tych elementów wnosi architektura Corazziego. Stąd ta Cieleśnica, o której mówimy, też jest uważana, że jeżeli nie był projektantem sam Corazzi, to niewątpliwie wywarł wpływ na projektanta pałacu w Cieleśnicy. W elewacji frontowej znajduje się wgłębiony portyk z dwiema parami kolumn, zwieńczony attyką z fryzem o motywach wazonu i antytetycznie ustawionych gryfów, rogów obfitości i wici akantu. W portyku zbudowano szerokie przeszklone drzwi, a w drugiej kondygnacji duże, zamknięte półkoliście okno. Sam Corazzi oczywiście jest bardzo znanym architektem i on bardzo dużo wprowadza do architektury różnego rodzaju kolumnat. Stąd też pojawiają się, czego może w Cieleśnicy nie ma, ale także w innych obiektach z tego okresu, mianowicie połączenia arkadowe z pawilonami bocznymi, jak chociażby w Kocku. Ta architektura staje się bardzo popularna, chociażby architektura w pałacu w Gniezdowie. To są przykłady tego neoklasycyzmu, który pojawia się na terenie dzisiejszej Lubelszczyzny.
Lata 20. XX wieku przynoszą kolejną modernizację majątku. Ówczesny właściciel, syn Marii Serwińskiej i Henryka Różyczki de Rosenwert, Stanisław, rozbudował folwark, wyposażył w gorzelnię, młyn parowy, cegielnię i elektrownię, a także założył dobrze prosperujące gospodarstwo rybne, hodowlane i rolne. We wrześniu 1939 roku majątek cieleśnicki zajęły wojska sowieckie, a następnie niemieckie. Ród Różyczka de Rosenwert zarządzał majątkiem do 1945 roku. Później dobra cieleśnickie przeszły na własność Skarbu Państwa Polskiego i zostały przekształcone w państwowe gospodarstwo rolne. W latach 1946-1950 w pałacu funkcjonował Dom Pracy Twórczej. W latach 60. XX wieku pałac stał się własnością PGR w Cieleśnicy i mieściła się tu sala kinowa, klubokawiarnia, ośrodek zdrowia i mieszkania pracownicze. Pałac no, we względnie niezmienionym stanie dotrwał do I wojny światowej, wojny z bolszewikami, no jednak zniszczenia tam miały miejsce i z tego powodu zmodernizowano wnętrze. No i tutaj uwaga, projektantami tej modernizacji był Kazimierz Skurewicz i Romuald Gut. Ten sam, który wybudował w Kazimierzu modernistyczną pocztę, więc widzimy, że tutaj taki rozstrzał jakby tutaj tych form architektonicznych w twórczości chociażby Guta był znaczący. No to był taki okres w historii architektury, że z jednej strony modernizm, to trochę później oczywiście, ale wcześniej również te formy klasycystyczne no, były modernizowane i to dotyczyło głównie wnętrza, bo na zewnątrz pałac się nie zmienił, natomiast modernizacja dotyczyła głównie wnętrza. Układ wnętrz jest dwutraktowy, z okrągłym holem na osi i przylegającą doń od północy klatką schodową. Henryk Różyczka Rosenwert był współzałożycielem Podlaskiej Wytwórni Samolotów. Poświęcamy mu ten hol na piętrze, nawiązując właśnie do tej historii lotnictwa. No, był to człowiek niesamowicie nowoczesny jak na tamte czasy, o czym właśnie choćby może świadczyć fakt współzałożenia tej fabryki samolotów. Można tam zobaczyć nie tylko rysunki tych PWS-ów produkowanych w Białej Podlaskiej, ale też zobaczyć zdjęcia nawiązujące do historii w ogóle polskiego lotnictwa, też lotnictwa cywilnego. Takim ważnym elementem układu wnętrz, tuż za tym wgłębnym portykiem, jest salon założony na rzucie owalu. I ten salon jest i na pierwszym poziomie użytkowym, i na drugim poziomie użytkowym. Więc no, jest to jeden z no, takich chlubnych przykładów klasycyzmu na terenie województwa lubelskiego. Jest dużo elementów nawiązujących do stylu z epoki, ale też do elementów, które były pierwotnie w pałacu, no, czy elementy podłóg, które gdzieś zostały odnalezione i mniej więcej w tym stylu odtworzone te nowe podłogi, czy na przykład wystrój łazienek oprócz elementów architektonicznych wnętrza, czyli kolumny, kominki. Właśnie został jeden piec kaflowy z pierwotnych 6, które się znajdowały w pałacu. Ciekawostka, piec wciąż funkcjonuje i jest chyba najprzyjemniejszym miejscem. Ten fotel obok pieca w zimowe, tak jakby po długie wieczory. Pałac otacza 9,5-hektarowy park krajobrazowy ze zbiornikiem wodnym. Park został założony w 1810 roku przez Andrzeja Serwińskiego, a zaaranżowano go w stylu angielskim. Tworzą go pomnikowe jesiony, sosny czarne, dęby, rzadkie drzewa i krzewy. Na jego terenie znajduje się także system wodny ze stawem.
pomimo iż historia miejsca jest dość długa, po wzmianki o dworze i funkcjonującym przy nim ogrodzie i sadzie sięgają XVI wieku, to przez kolejne stulecia, czyli przez cały wiek XVII i XVIII, kiedy dobra te należały do rodu Radziwiłłów, folwark ten pełnił przede wszystkim funkcję gospodarczą. Także istniejące tu ogrody pełniły funkcję użytkową. Prężny rozkwit cieleśnickiej posiadłości rozpoczął się na początku XIX wieku, kiedy majątek zakupił Andrzej Serwiński. Nowy gospodarz w znacznym stopniu przyczynił się do rozrostu oraz unowocześnienia folwarku. Serwiński podnosi z upadku majątek, znacznie go rozbudowuje, a przy wzniesionym przez siebie pałacu w stylu klasycystycznym zakłada ogród w stylu angielskim, zgodnie z panującą wówczas modą, gdzie główną rolę odgrywają właśnie kompozycje roślinne z drzew liściastych, z drzew iglastych pogrupowane oraz wykorzystuje naturalną fizjonomię miejsca, malownicze położenie na niewielkim wzniesieniu. Dodatkowo występujący tutaj ciek wodny przekształca w system stawów, gdzie otaczający dwór park, jak i krajobraz właśnie odbijają się w tym lustrze wody. Ponadto w skład zespołu pałacowego wchodzi klasycystyczna oranżeria z drugiej ćwierci XIX wieku. Trwają prace nad projektem jej renowacji. Jest to obiekt murowany z cegły, otynkowany na rzucie wydłużonego sześciokąta z przybudówką od północy. Pomimo iż dawny układ kompozycyjny uległ częściowemu zatarciu, podobnie jak i istniejące niegdyś powiązania widokowe wyprowadzające właśnie wzrok w otaczający krajobraz, to w dalszym ciągu w parku możemy oglądać zabytkowy drzewostan, starodrzew, także część tych kompozycji w dalszym ciągu jest czytelna.